Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane Skorpiony. Witajcie na kanale Karty na Miłość. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na energetykę przyszłego tygodnia, czyli od 11 do 17 marca 2024. W tym tygodniu nie będzie żadnej pełni, żadnego nowiu, także luz, bluz, spokój. Kochani, karty oczyszczone dzisiaj nie będą. Y Aniołki z odpowiedzią tak, nie i tak dalej, za to będą aniołki romansowe. Jak miłość, to miłość, idziemy na całość, nie? Będzie też, kochani, przekaz od naszych przodków. Także zaraz Wam tutaj wylosuję kartę, ale słuchajcie, tutaj mamy premierę, tutaj mamy, kochani, premierę naszych kart. Kto mnie śledzi, to zna. Karty, słuchajcie, z Tytanika, tak, muszę odłożyć te kadzidełko, bo już se narobiłam, świństwa, jak zawsze, słuchajcie, jak ja niekiedy wstaję, to to tak, dobrze, że ten materiał szybko schnie, ale potem wszystko wycieram w brzuch, no kochani, dzisiaj nasze cudowne karty Tytanika, tak, tak, tak. Tak, 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 kochani, one były oczyszczone, były przetasowane, ale przy was skarbeczki, jeszcze raz nic pod stołem, nic przygotowane. Pokażcie nam karty, jakie energie będą w tym tygodniu dla naszych kochanych skorpionów słonecznych, ascendentalnych i wszystkich pozostałych. Kochani, jeżeli dzisiejsze czytanie nie będzie z kimś rezonować, nie będzie coś komuś pasować, Proszę się nie denerwować, proszę nie pisać, e, nie obrażać, proszę Was. Zawsze możecie sobie sprawdzić. Przecież w waszym em, dniu, godziny, minucie urodzenia. Na niebie nie był tylko skorpion, były też inne planety. Sprawdźcie sobie swój ascendent, gdzie macie Wenus, w jakim znaku macie księżyc. Tak, jeżeli ktoś nie wie, jak to obliczyć, u mnie macie link do kalkulatora, tak? Dobra, jeszcze Wam wylosuję tą kartę, a Wy teraz ładnie za mój poświęcony czas zostawcie lajka, komentarz. A jak Wam się nie chce pisać, tam co, gdzie, kiedy, jak, zostawcie na przykład kwiatuszek. Widzicie, ja tu zawsze mam jakieś kwiatuszki piękne, cudne. Ach, och! Dzisiaj, kochani, będą, mm, będę posługiwać się też książeczką, dlatego że te karty. One mają bardzo wiele znaczeń, i nie chciałabym wymyślać, bo po to ktoś napisał książeczkę, żeby w razie czego do niej zajrzeć. Także kochani, ja nie będę wymyślać, będę zerkać do książeczki. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, bo to jest z mojej strony uczciwe. Kochani, lajki są, komentarze są. Kto nie ma subskrypcji, teraz naciśnij subskrybuj, tylko dopilnuj tego ciemno-szarego dzwoneczka. Jak będzie ciemno-szary dzwoneczek, wtedy. Każdy jeden film do Was trafi. Ale pięknie, jak ja uwielbiam tą kartę. Zmiennokształtny. Zmień się i odkryj swoje dary. Ła! Wow. Zmiennokształtny. Zaraz Was tutaj. Tutaj nie ma cyfr, wiecie? Tutaj się. Inaczej szuka w tej książeczce, bo niekiedy są ponumerowane, teraz nie ma. Ale w ogóle to co oznacza zmiennokształtny? Może ktoś wie? Nie spiesz się. Przede wszystkim po pierwsze, po drugie, skup się, na przykład, na doskonaleniu swoich darów. Może masz dar przewidywania przyszłości. Może masz jakieś inne atuty, tak? Może umiesz. Czytać ludzi, może umiesz czytać z dłoni, może umiesz malować, rysować, pisać wiersze. W szamańskich tradycjach zmięknokształtny jest zwierzęciem, które posiada zdolność do przeobrażania się w inny gatunek, czy też szamanem, który może przekształcić się w zwierzę, by udać się w podróż. Jeśli jakieś dzikie zwierzę szczególnie cię przyciąga lub fascynuje, prawdopodobnie możesz się w nie. Przemienić podczas medytacji albo podróży i wyruszyć na zbadanie nowych światów. Kiedy przybierasz postać zwierzęcia, możesz spojrzeć na świat innymi oczami i wykorzystać jego umiejętności, przetrwania, aby sobie poradzić w konkretnej sytuacji. Być może, kochani, doświadczyliście. Wielu, wielu wyznań, może upadków czasami. A teraz czas na transformację. Trzeba wyjść poza dawne wyzwania, schematy. Może macie możliwości, dzięki którym odkryjecie swoje nowe dary, które nie są jeszcze odkryte. Może urodziliście się z nimi, ale nie wiecie o tym. Może wszystkie poprzednie doświadczenia jedynie pomogły wam dostrzec yy, waszą ogromną siłę? Ja Wam mówię teraz poważnie. Posiadacie talenty. Czas je odkryć, czas iść naprzód. Kiedy pojawia się ta karta, to jest możliwość właśnie skorzystania z ogromnej mocy tego duchowego zwierzęcia. Hmm? Ale macie fajne przekazy. Yeah, super. Może tutaj Wam zostawię? O, tutaj Wam skorpionki zostawię, a tu sobie będę ciach prach robić, czary Mary, nie? No to patrzymy. Wasza energia ogólna od 11 do 17 marca. Rycerz Buław. Z taką energią wychodzicie, czyli wszystko mi się chce, wszystko mogę, ale czasem mam słomiany zapał. Co w finansach i w pracy? Dwójka mieczy. Szóstka mieczy. Świat. Słuchajcie, pierwsze co mi się skojarzyło że zostaniecie oddelegowani gdzie indziej, że dostaniecie gdzieś pracę, że ktoś, kto szuka, przestaje szukać. Podwyżka, awans. Co wy na to? Co w miłości? Dwójka buław. Czyżby dwie osoby? No wiecie, co skorpiony. Rycerz mieczy. Fajny. Fajny ten rycerzyk. I paść buław. Mówiłam, że dwie osoby będą. No i teraz wszystkie moje single powiedzą, a nie chcie. Nie? Jak nie było, to nie było, a teraz dwóch albo dwie. No i w życiu tak jest. No i sobie wybierzcie od koloru do wyboru. Blondyn i brunet, jak kto lubi. Otoczenie, rodzina, przyjaciele, rydwan. Albo oni przyjadą do was, albo wy do nich pojedziecie. Super. Kto tu jeszcze jest? Osiem mieczyło, Jezus, niespodziewane gości. A buław, ale dołożymy do tej karty, bo ona mi się nie, nie wiem o co jej chodzi. A. Ktoś narzeka. Słuchajcie, jest ktoś w rodzinie wśród znajomych przyjaciół, kto narzeka na kasę, że wiecznie nie ma, że coś tam. Taka maruda. Także może przyjedzie jakaś ciotka klotka, która będzie. Jeżeli tak droga. No wiecie. Nadzieje czy obawy. Idą dwie księżyc ze słońcem <laughs> przepraszam ale z jednym będziecie się spotykać oficjalnie a z drugim nieoficjalnie i tak sobie marzycie że jednej osobie powiecie że jesteście wolni a nie jesteście a drugiej nie powiecie słuchajcie dwa, dwa fronty słyszeliście dwa ognie taką zabawę no graliście na WF -ie? ja wam dam co tam w weekend jeszcze Randka, spotkanie dwójka kielichów. No nie wytrzymam ze, ze skorpionami normalnie, wiecie co? Idę z Wami na to randkę, jak Wy macie dwóch, a ja nic. Do przeszłości odchodzi szóstka denarów. Koniec z pożyczaniem pieniędzy. Zdrowie. No, byście więcej spali, co? Czwóreczka buław. Wracajcie do zdrowia. Rada, gorzej być nie może. Dosłownie, dziesięć mieczy, co tak odczytuję, gorzej być nie może. Damy jeszcze jeden. Jezus, śmierć. <ścoughs> co ja Wam dzisiaj za karty dałam? Paść, denarów, umiarkowanie, no i kapłan. Po Bożemu no. Kochane moje skorpiony, ja sobie założyłam ręce, tak? Jedną na drugą, i patrzę na te karty, i nie mogę. Po prostu jakbym was nie znała. Posłucha była, nie? No to teraz trzeba się wyżyć. Ja, ja to skądś znam z Waszych opowieści. Aniołki moje, kochane, ile Wy będziecie chciały zrobić w tym tygodniu, ile Wy będziecie chciały spraw pozałatwiać, a potem na koniec tygodnia wyglądacie tak. Warto? Rozdzielcie to. Zróbcie jedną sprawę i ją zakończcie. Zróbcie drugą rzecz i ją zakończcie, bo w tej karcie robicie wszystko naraz. Więc to jest chyba takie ostrzeżenie dla Was, żeby nie brać 10 srok za, srok, srok, srok za ogon, bo odbije się to Wam, kochani, na zdrowiu. Tu jest Wasze zdrowie. Są osoby, które są źle leczone. I możecie się ze mną kłócić, ale uważam, że to jest nie ten lek. Albo czas na odpoczynek, bo było tego za dużo, za ciężko i z czymś się trzeba pożegnać, coś tam trzeba zmienić. Może pracowaliście na dwa etaty. Zostawić jedną. Albo tak ograniczyć, żeby ten czas był, żeby był czas w dzień i w nocy coś dla siebie zrobić. Popatrzcie, wy chyba komuś albo pomagacie. Albo robicie coś dla kogoś, może kimś się opiekujecie, może komuś daje, dajecie pieniądze, dzieciom. Koniec z tym. Patrzcie, tu mamy kartę końca. Koniec z tym. Ograniczyć. Może was ktoś wykorzystuje też, kochani. A no tak, bo patrzcie, ta karta by też mówiła, że jak na przykład przykręcicie kurek i powiecie nie dam ci więcej kasy, to ta osoba będzie wściekła i powie, co ja teraz zrobię. A tu macie kartę oszczędności. Trzymaj dla siebie, tak? No. Może i tak być. Jeżeli ktoś będzie chciał w tym tygodniu przyjechać do Was po kasę czy pożyczyć coś drogiego, to musicie sobie przypomnieć te karty. Nie. Nie. Chyba, że się dowiecie, kochani, o jakimś ślubie, zaręczynach, tam jakieś dziecko się rodzi, trzeba kasę No to to już od was zależy, tak? To już od was zależy, ale nie ma się co, kochani, też tak stawiać, postaw się, a zastaw się, nie mówią, że, że ten że ja pokażę i pobiorę kredyty ze wszystkich banków. Nie, 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 nie tędy droga, kochani, nie róbcie tego, bo sobie po prostu e, sami narobicie szkód. To jest wasza karta. Narobicie sobie szkód, więc proszę tak nie robić. Macie nadzieję, że coś nie wyjdzie na jaw. Macie nadzieję, że te wasze flirty, romanse, czy też praca na czarno, że to nie wyjdzie. To są wasze nadzieje. Tak, czyli jest, jest fajnie, tu mi się podoba, z tą osobą mi się podoba, tu mi się podoba, ale muszę to robić dyskretnie. Pamiętajcie, dyskretnie, żeby nie wyszło. Nie wyszło. No, dalej nie powiem, co chciałam powiedzieć. Skarby, moje kochane, w pracy. Może być coś bez Waszej wiedzy, tak? Czyli możecie się o czymś dowiedzieć, czego nie wiedzieliście, bądź nie zauważyliście. Jeżeli jesteście pracodawcą, zwróciłabym uwagę na pracowników, czy czasem ten pracownik Cię nie, nie okrada, bo być może będziesz musiał podziękować. I tu mamy kartę odjazd. Ale to też karta przeprowadzki, to też karta przenosi. Może swoje biuro będziesz przenosić, może Twoje miejsce pracy będą przenosić, może dostaniesz awans. I słuchajcie, jeżeli by tak było, że Was przeniosą, to karta świat mówi, że będziecie zadowoleni, że będziecie zadowoleni. Możecie też zamknąć jakiś cykl, na przykład mieliście jakiś projekt, jakieś zadanie, i w tym tygodniu powiecie: Ja to skończę, ale patrzcie, jakim kosztem. Padam trupem, dosłownie padam trupem, nie mam siły, i jeszcze żebyście spali. Może w nocy nie będziecie mogli spać, kochani, bo, te, bo się będziecie przejmować, czy to na pewno dobrze, dobrze wyszło. Tak, skarby, jeśli chodzi o sferę miłości, to tak jak Wam powiedziałam na samym początku, muszę się je, stara Baba się nie umie schylić. Dwójka zawsze oznacza wybór, i co tu zrobić. Zostać w tym związku, czy tam po cichu sobie poszukać? Dla części z Was to też będzie wybór: jechać do teściowej, nie jechać do teściowej, zaś będzie narzekać, zaś będzie coś tam, że mu źle gotuje, smaruje czy coś tam. I słuchajcie, dla niektórych to, tak jak też powiedziałam, będzie drugi przekaz, że będą dwie osoby do wyboru. Tu mamy rycerzyka, tu mamy pazika, czyli od koloru do wyboru. Brunet, blondyn, brunetka, blondynka. Ja wam życzę, ja wam życzę, żebyście mieli. Ale w tle czytania mamy pazia co oznaczałoby nie spiesz się z wyborem. Przemyśl, obserwuj. Zobacz co tam wystawia na tym Facebooku, czy mądry, czy głupi, tak? Bo niestety, kochani, może się okazać, że osoba staro wygląda, a jest młoda rocznikowo, albo że trafi wam się dzieciak, dosłownie dzieciak i będzie chciał tylko takiej zabawy, a wy już chcecie poważnego związku. Także No ja powiem tak. Jeden może być szybki, drugi może być szybki i oni chcą już, a dla was jest karta żeby się tak przyjrzeć, żeby tak uważać, no, nie wchodziłabym w romansę. Bo tu, tą kartę, którą macie, ona mówi, żeby zachować czystość, umiar, moralność, co tam jeszcze, wiecie? A przede wszystkim to, żeby się nie spieszyć żeby nie dokonywać zbyt szybko wyboru, bo możecie źle wybrać. No, jeżeli będą dwie osoby, to na bank wybierzecie źle. Wybierzecie większe, mniejsze, większe zło, bo i to złoto i to złoto, nie? Tylko się tak mówi zło. Kochani, do wyboru teraz dla was aniołki romansowe. Proszę uprzejmie. Czy ja Wam mówiłam, że w weekend idziecie na randkę? Jeszcze nie. To ja Wam kładę trzy karty, wy się zastanówcie, którą z tych trzech chcecie i macie w weekend randkę, spotkanie. Ale czy to będzie randka, spotkanie z najbliższymi, czy faktycznie z tą ukochaną osobą, zależy od Was. Ale macie spotkanie, macie randkę, macie połączenie. I tak jak mówię, tutaj gdzieś się wyjazd może szykować. Może ktoś przyjedzie do Was, bądź Wy chcecie jechać, ale to jest. Ja czuję, że to jest narzekająca osoba, która chce przyjechać. Konkretnie po co? Dołożyliśmy kartę po pieniądze. Karta mówi: Nie pożyczaj, ale też może chcecie kupić coś. I trzeba będzie gdzieś dalej jechać, na przykład po samochód. Chcecie kupić samochód i trzeba gdzieś, gdzieś dalej jechać. Może by warto by było, kochani, wziąć kogoś, kto się zna na samochodach, tak? Ale karta radzi mówi poczekaj. Poczekaj. Nie bądź w gorącej wodzie kąpany, bo źle kupisz, tak? Dobra. Raz, dwa, trzy. Możecie napisać w komentarzu. Ja zawsze jestem ciekawa, kto jaką kartę. O, jedyneczki. Prawdziwa miłość to jest romans twojego życia. No nie wiem, Dwójeczki separacja mają. Niedługo nastąpi taki czas bez partnera, czyli może kochani, to jest to co wam powiedziałam, że dostaniecie awans gdzieś w świecie, gdzieś na delegację pojedziecie. na to wychodzi też z tych kart, że to może i partner pojechać. A trójeczki co mają? Miej otwarty umysł, czyli obserwuj tego jednego człowieka, tego drugiego człowieka, co tam do ciebie startuje. Ty możesz być nawet w związku małżeńskim i, i przyjdzie, rozumiesz taki, co już był, na przykład chodziliście razem do szkoły i on będzie ci teraz tutaj komplementy prawić i ty oszalejesz. Także miej otwarty umysł, przyjrzyj się dokładnie, czy warto ryzykować, tak? Hmm? Może tak być, kochani, że no wiecie, no czasami na tych Facebookach ktoś tam pisze, a chodziliśmy razem do szkoły, a to i teraz zobaczysz zdjęcie i, i ci tam stanie albo i nie stanie, nie? Wiecie o co chodzi. <grych> Kochane Skorpionki, fajnego tygodnia Wam życzę, żeby się tylko dobre sprawdziło. Idźcie sobie na kawkę, herbatkę, ja idę na kawkę od Was. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie kanału. Dziękuję za każdą postawioną mi kawę wirtualnie. Dziękuję, jesteście przekochani. No i cóż Wam jeszcze życzyć, zdruweczka, prawda? Pamiętajcie lajk, like, komentarz, subskrypcja. Buziaki do przyszłego pa. pa.